Dzień dobry. Zaczynam szyć nową łąkę. Dzisiaj jest 1 września 2020. 4 lata temu uszyłam taką fioletową łąkę, bo podobała się i mam zamiar uszyć coś podobnego. Przygotowałam sobie kanapkę. Planuję, że ta łąka będzie miała wielkość 1,10 m na 40 cm. To jest moja kanapka. Na wierzchu jest taki fioletowy materiał, taka fioletowa tkanina, poliestrowa ocieplina, taka dosyć ciepła, gruba i dość sztywna, a pod spodem taka kolorowa tkanina. Lubię, żeby spód patchworku też pasował do wierzchu. No i przygotowałam tutaj, ponieważ to jest jednobarwna tkanina, chciałabym, żeby coś się na tle tej łąki działo, więc przygotowałam sobie różne tiule, organzy i z nich będę szyła tło. Ułożę je na łące. Są już różne kawałki tiulu, fioletowe, zielone, granatowe, zielone ciemniejsze i jaśniejsze. Poukładałam, pocięłam. Te kawałki z bliska wyglądają tak. Gdzie tu będą kawałki? Tutaj jest kawałek organzy, takie kółeczko. Tych kółeczek jest więcej. A tiul, no może tu będzie najlepiej widoczny. Leży sobie pocięty na różne mniejsze i większe kawałki. Dzisiaj jest w ogóle dość pochmurno, ciemno, więc słabo widać te kolory, ale potem zobaczycie je na gotowej pracy. Układam dalej moją fioletową łąkę, taką wrześniową, z wrzosami, a w każdym razie stylizowaną na taką wrześniową. Na dworze jest dzisiaj tak ciemno, że dosyć ten obrazek wygląda na taki właśnie ciemny. Tutaj przycinam sobie różne kawałki tkanin. To moja stara mata, którą wykorzystuję właśnie do techniki konfetti. A tu widzicie różne kawałeczki poucinane. Trawki, listki, kawałki kordonków, grubszych takich nici, a tutaj jest kordonek, właściwie taka włóczka bawełniana, pocięta na kawałki. Wykorzystuję różne rzeczy, które wejdą mi pod rękę. Będą jeszcze włóczki, będzie mulina pewnie. Zobaczymy. Skończyłam układać moją fioletową łąkę. Już wszystkie elementy na niej są, te, które zaplanowałam sobie. To jest taki trudny moment, bo właściwie można byłoby to robić jeszcze przez najbliższe pół godziny, albo może jeszcze godzinę i dwie, ale kiedyś sobie trzeba powiedzieć stop. No ja tak właśnie zrobiłam teraz. Jak ona wygląda? Ciemno dzisiaj, więc słabo mi się to pokazuje. No może tak będzie lepiej. Wszystko jest już przy świetle sztucznym. Na końcu no, różne są kawałeczki włóczki, widzicie takie pocięte, gdzieś kółeczka, bardziej lub mniej okrągłe są te kółeczka. Na końcu położyłam kawałeczki żółtej nitki, tak byle jak. O, tutaj na przykład jest taka nitka, o, idzie sobie, idzie. To są takie refleksy słońca w moim wykonaniu. Teraz będzie tiul. Tiul, tiul i łąka jest już przykryta tiulem na całej wielkości tej łąki, na całej płaszczyźnie. Położyłam jeden kawałek tiulu. To jest tiul jasnofioletowy. Może tutaj na białym uda mi się pokazać, jak on wygląda, ten tiul. O, jest taki. Dalej pogoda jest taka byle jaka, więc zdjęcia wyglądają nie najlepiej. I teraz przypięłam tiul, spięłam z całą kanapką bardzo dużą liczbą szpileczek. Widzicie, ile ich jest? I będę teraz całą łąkę pikowała.
jest gotowa fioletowa łąka. Leży sobie na jesiennym trawniku. Jest koniec września. Słońce już jest nisko. Tak wygląda z bliska. Słońce oświetla ją z boku, więc bardzo dokładnie widać pikowania, które zrobiły takie wyżłobienia. Dzięki temu pikowaniu łąka wydaje się tak, jakby była w 3D. No taka jest. No i jeszcze na chwilkę pojedziemy na dół. Tak wygląda jesienna łąka fioletowa.